Siemanko byczki, z tej strony Lisek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Po raz kolejny przedstawia wam ostatnie 10 spotkań z mojego Food Champions. Po raz kolejny zrobiliśmy magiczne top 100. No i wygraliśmy z miliarderem, który miał chyba maksymalny skład, jaki można na ten moment osiągnąć. Przypominam, 2000 łapek i lecimy z kolejnym jakimś tam pack openingiem. Kto nie dał subka, zachęcam serdecznie, a my lecimy z materiałem. A tu jem, gościu, z top 1. Oh my fucking god! Let's go! Nie wierzę. No let's go, motherfucker! Dobrze, panowie. Kaczuszki dla fanów? Okej. Let's go! Let's go! Tak jest, panowie! Let's go! Let's go! Let's go. Dobra, 4-2-3-1 wąsko, czy tam szeroko. Ależ bramka! Luis Suarez! Ole! Na Ingolan, Radzia! Gol, 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 gol! O! Nice! Let's go! Wow! Dobrze! 5 meczów, panowie! Let's go, motherfucker! Dobrze! No w końcu! Messi, let's go! Let's go! Znowu tak jakoś przy połowie strzelił. Let's go! Let's go! Dobrze, Hulit, bym cię udusił, gdybyś tego nie strzelił. Jeśli gdyby z tego nie poszedł gol, nie? Dobrze! Dobrze. Dobrze.
będzie Rage Quit chyba? Ja pierdzielę! Dobrze. Które miejsce? 35. Dobrze. Jeszcze jedno. Nie, karnego nie ma. Jest, ale głupi jestem. Boże, jedyny. I czerwoną jeszcze może dać. Czerwoną padał. Boże, co za debil. Zemię. Nie wierzę w to. Let's go, panowie! Let's go, motherfucka! Spalony. Nie ma spalonego! Let's go, motherfucka! Ale meczycho! Tak to Food Champions wyglądało. Szkoda tej ostatniej porażki. Kompletnie zawiodłem. Niepotrzebny ślizg Ferdinanda, niepotrzebna czerwona kartka, no i później cały mecz się bardzo, ale to bardzo skomplikował. Mam nadzieję, że tego jednego zwycięstwa nam nie zabraknie do top 100 miesiąca. Póki co mamy 3 mecze przewagi nad ostatnim w top 100, więc jest całkiem nieźle. No i co, moi kochani, widzimy się w kolejnych materiałach, już najbliższy piątek odbędzie się kolejny Food Champions, piątek, sobota, niedziela, godziny raczej wieczorne, jak to zwykle bywa. Do zobaczenia, siemanko!